600 lat temu Europejczycy weszli na pokład drewnianych statków i zapoczątkowali epokę wielkich odkryć. Krwawym śladem bezwzględnych ludzi pokroju Krzysztofa Kolumba i konkwistadorów szły niezliczone masy innych. Podbicie nowego świata połączyło Ziemię w jeden system. Sądzicie pewnie, że to historia chciwości na globalną skalę. Wydaje wam się, że wiecie, co się stało. Ale ta historia ma też głębszy aspekt. Korzenie podróży Kolumba i epoki wielkich odkryć sięgają praczasów, połączenia między dwoma kontynentami, ruchu płyt tektonicznych, który oderwał obie Ameryki od Afroeurazji. I drogocennych metali, wytopionych w cieple umierającej gwiazdy. To wszystko ogniwa w wielkim łańcuchu historii. Jestem Jonathan Markley. Gdy studiowałem historię, zwracano nam uwagę wyłącznie na dzieje ludzkości. Ale jeśli się zastanowić, historia to coś znacznie więcej. Mapa naszej przeszłości powinna sięgać zamierzchłych czasów, zarania planety Ziemi, Układu Słonecznego, a może i całego Wszechświata. W tej serii ponownie przyjrzymy się ważnym epokom historii. Odtworzymy jej kluczowe chwile. Pokażemy, jak wybuchające gwiazdy i zderzenia kontynentów wpłynęły na wydarzenia, które dobrze znamy. Ujawnimy powiązania naszej historii z bardzo zamierzchłymi czasami. Udowodnimy, że nasza cywilizacja, odkrycia, wyprawy i bitwy jest kształtowana nie tylko przez ludzkie decyzje, ale też przez fizykę, geologię, biologię i chemię. To subtelne, niewidoczne siły. By je naprawdę zrozumieć, trzeba myśleć w całkiem inny sposób. W naszym świecie międzykontynentalna wymiana informacji następuje z prędkością światła. O tym wiedzą wszyscy, ale być może nie wszyscy wiedzą, że zanim pojawił się człowiek, cały świat stanowił fizyczną jedność. Ziemia jest w ciągłym ruchu. Kilkanaście płyt tektonicznych bez przerwy się przemieszcza. Miliard 100 milionów lat temu cała powierzchnia naszej planety była połączona w superkontynent zwany Rodinium. W ciągu następnych 10 milionów stuleci układanka przemieszczała się, tworząc nowe superkontynenty. Najpierw Panotię, a potem Pangeę. Której destrukcja umożliwiła nadejście epoki wielkich odkryć. Blisko 200 milionów lat temu ruchy płyt zaczęły rozrywać Pangeę na części. W procesie trwającym dziesiątki milionów lat Europa oderwała się od Afryki Północnej. Południowa część Afryki stała się Ameryką Południową. Za kolejne ćwierć miliarda lat te fragmenty raz jeszcze stworzyły całość. Ale przedtem świat był podzielony na dwie bardzo różne strefy. Jedną z nich była Afroeurazja, czyli Afryka, Europa i Azja. To 57% lądu na naszej planecie
oraz więcej ludzi, zwierząt. I więcej roślin niż na jakimkolwiek innym obszarze. To w tej strefie pojawiły się pierwsze cywilizacje. Z drugiej strony, w Ameryce Północnej i Południowej powstały młodsze kultury. Pod koniec XV wieku, w czasach Krzysztofa Kolumba, te dwie strefy istniały w kompletnym odosobnieniu. Mieszkańcy obu światów nie mieli o sobie nawzajem pojęcia. Równie dobrze mogliby żyć na różnych planetach. Prehistoryczne siły utworzyły arenę dla dramatu wielkich odkryć. Dwa odrębne regiony, a między nimi wielkie oceany. Człowiek miał się wkrótce przeprawić przez jeden z nich. Podróż zaczęła się w hiszpańskim porcie Palos 3 sierpnia 1492 roku. Włoch Krzysztof Kolumb lada chwila miał postawić żagle. Chciał znaleźć nowy szlak morski do wschodniej Azji. Nie miał pojęcia, że uwarunkowania geologiczno-geograficzne udaremnią jego zamiary. Nie wiedział też, że porażka wyprawy uczyni ją najważniejszą ekspedycją w dziejach ludzkości. Ale co pchało Kolumba w nieznane? Czego ten człowiek szukał w Azji? Wierzcie lub nie, chodziło o środki przeciw owadom. Nie przesłyszeliście się. Środki przeciwko owadom. Wszystko zaczęło się 150 milionów lat temu od tej rośliny, zwanej Piper nigra, która ewoluowała w północnych Indiach, gdzie było bardzo wiele szkodników. Rośliny też muszą się bronić. Piper nigra wykształciła w tym celu specjalną molekułę, połączenie pospolitych pierwiastków, węgla, tlenu, wodoru i azotu. Ta molekuła nazywa się piperyną. Jest zabójcza dla owadów, ale nas nie zabija. Ma za to pikantny smak. Piper nigra to po prostu czarny pieprz. W roku 1492 bogaci Europejczycy mieli na nią wielki apetyt. Pieprz był najdroższym z produktów spożywczych. Ale pradzieje ziemi sprawiły, że w Europie było o niego trudno. Spójrzcie w niebo w księżycową noc. Co nasz satelita może mieć wspólnego z tym, gdzie rośnie pieprz? By poznać odpowiedź, trzeba cofnąć zegar do czasów, w których księżyc jeszcze nie istniał. 4,5 miliarda lat temu Ziemia dopiero się formowała i jeszcze nie miała księżyca. Naszym zdaniem w Ziemię uderzył wtedy jakiś obiekt, być może asteroida wielkości Marsa. Materiał oderwany od Ziemi i obiektu, który się z nią zderzył, najpierw utworzył wokół naszej planety pierścień, a następnie w ciągu niespełna 100 lat skupił się do postaci Księżyca. To samo uderzenie jest zapewne odpowiedzialne za odchylenie osi Ziemi o 23,5 stopnia. To odchylenie jest faktem bardzo doniosłym. Dzięki niemu środkowa część planety dostaje więcej światła i ciepła słonecznego. Właśnie dzięki odchyleniu osi ziemskiej mamy strefy tropikalne i regiony umiarkowane. And then the temperate regions.
Kosmiczna kolizja stworzyła tropiki. Niektóre rośliny ewoluowały wyłącznie do życia w warunkach okołozwrotnikowych. Wśród nich był pieprz czarny, który wymaga gleb o temperaturze od 24 do 29 stopni Celsjusza. Jeśli nie mieszkasz w Azji Południowo-Wschodniej, a bardzo pragniesz jeść pieprz, musisz go kupować u źródeł. Nierówne rozmieszczenie zasobów zmusiło ludzi do stworzenia sieci wymiany w celu oszczędzenia sobie dalekich podróży. Skąd przed epoką Kolumba brał się w Europie pieprz? Oto jest pytanie. Spójrzmy z oddali na świat w roku narodzin Kolumba. Oto Indie, południowo-wschodni kraniec Eurazji. Ojczyzna pieprzu i innych przypraw. Hinduscy kupcy sprzedawali przyprawy kupcom z Chin. Chiny to wielki kraj o łagodniejszym klimacie, żyznych glebach i wielkich bogactwach naturalnych. Przez większą część historii wielkie dynastie chińskie były najbogatszymi państwami na świecie. Na początku XV wieku Chiny były dość bogate, by wysłać ogromne floty handlowe przez Ocean Indyjski aż do Afryki Wschodniej. Pod wodzą słynnego admirała Zhen Ho. Presja polityczna położyła kres tym wyprawom, ale Chińczycy pielęgnowali tradycję szlaków handlowych, nazywanych później jedwabnymi. Kupcy przewozili po nich cenne towary, w tym przyprawy. Przyprawy trafiały w ręce kupców w krajach islamskich, od północnych Indii aż po Bliski Wschód, Turcję i Afrykę Północną. W końcu handlarze z miast, państw Italii, takich jak Genua czy Wenecja, nabywali towar w portach Turcji i Bliskiego Wschodu, skąd wieźli go do klientów na zachodzie. Oto jak pieprz czarny trafiał do średniowiecznej Europy. Jej mieszkańcy musieli za niego słono płacić. Ale Europa nie ograniczała się do sprowadzania dóbr luksusowych. Importowała ze wschodu większość swojej matematyki i techniki. Tysiąc lat po upadku Cesarstwa Rzymskiego Europa była zlepkiem konkurujących ze sobą państw narodowych. Nawet po połączeniu ich majątek nie mógł się równać z bogactwem Chin czy Indii. Zamknięcie szlaku jedwabnego i zatrzymanie przepływu przypraw za sprawą decyzji sułtana Turcji Mehmeta II wywołało prawdziwy kryzys. Sułtan mógł zdusić handel dzięki uwarunkowaniom geologicznym. Pradawna kolizja kontynentów stworzyła dwie odnogi oceanu. Zatokę Perską i Morze Czerwone, które wcinają się w środek Bliskiego Wschodu. Północne krańce regionu obmywają wody Morza Śródziemnego, a wybrzeże Turcji rozciąga się nad Morzem Czarnym. Turcy mogli więc uderzyć w samo serce handlu wschodu z zachodem. Atakując Konstantynopol i inne porty regionu, sułtan zamknął szlak jedwabny. Pewien budynek w Stambule do dziś nosi ślady tych zdarzeń. Jego grecka nazwa, Hagia Sophia, oznacza świętą mądrość. Dziś jest tu muzeum. Dawniej budynek był kościołem, najsłynniejszą świątynią Bizancjum. Stambuł nosił wtedy nazwę Konstantynopola. Chrześcijańskiej ikonografii towarzyszą jednak cytaty z Koranu. Kościół przekształcono bowiem na meczet. Sułtan zdobył miasto w roku 1453. Wywołało to szok w Europie Zachodniej. Konstantynopol był bramą między Europą a Orientem, miejscem, przez które przyprawy i inne egzotyczne luksusy trafiały na zachód.
ale jeden z krajów Europy od dawna zamierzał ominąć szlak jedwabny. W ówczesnym układzie sił z tym państwem prawie nikt się nie liczył. A jednak w XV wieku Portugalia stała się kolebką epoki wielkich odkryć. Zamiast polegać na szlaku jedwabnym, książę Henryk, nazwany później żeglarzem, chciał znaleźć bezpośrednią drogę morską do Indii. Portugalia była uboga, ale przejęcie kontroli nad handlem przeprawami uczyniłoby ją bogatą. Powiedzmy to sobie, pierwsi odkrywcy nie pływali w nieznane dla zdrowia. Robili to dla pieniędzy. Książę Henryk chciał zrobić coś, czego nikt nie dokonał. Opłynąć południowy kraniec Afryki i dostać się na Ocean Indyjski. Ale geologia sprawia, że żeglowanie wokół Afryki nie jest łatwe. Atlantyckie wybrzeże tego kontynentu jest ubogie w naturalne porty. Portugalczycy nie bardzo mieli więc gdzie zakotwiczyć. W wielu miejscach w ogóle nie da się zejść na ląd. Prądy i wiatry czynią taką operację bardzo ryzykowną. Kolejne ekspedycje docierały coraz dalej na południe i wracały do Portugalii z nowymi ustaleniami. Z biegiem lat załogi Henryka znalazły kilka bezpiecznych portów. Portugalczycy zaczęli kupować kość słoniową i niewolników. Mijały dziesięciolecia. Henryk żeglarz zmarł, a jego następcy nadal nie opłynęli Afryki. Bariery, dzieło pradawnych sił, okazywały się dotąd nieprzebyte. Ale w roku 1484 Krzysztof Kolumb przedstawił Portugalczykom plan. Zapomnijcie o Afryce. Taniej i szybciej będzie popłynąć przez Atlantyk. Uznał, że płynąc przez ocean dotrą w końcu do Azji Wschodniej. Kolumb był przekonany, że podążając na zachód, wyląduje na Dalekim Wschodzie. Wiedział bowiem, że Ziemia jest kulą. Ale wbrew obiegowej opinii wcale nie zależało mu, by to udowodnić. Większość wykształconych Europejczyków znała prawdę o sferycznym kształcie planety. Arystoteles wyliczył to już 2000 lat wcześniej. Ale Kolumb i reszta Europy nie mieli wglądu w znacznie głębszą kwestię. Dlaczego Ziemia jest kulą? Z jakiej przyczyny planety mają taki, a nie inny kształt? My możemy odpowiedzieć na to pytanie. Zdjęcia z kosmosu zawierają wskazówki. Spójrzcie na te obiekty. Jeden jest kometą sfotografowaną w roku 2014. Drugi to Pluton. Dlaczego kometa jest nieregularna, a Pluton ma kształt kuli jak Ziemia? Chodzi o to, że, jak powtarzamy naszym studentom, grawitacja jest atrakcyjna. Innymi słowy, siła ciążenia przyciąga kosmiczne odpady. Działa zawsze ku środkowi obiektu. A im więcej jest masy, tym silniejsza staje się grawitacja. Jej atrakcyjność jest równomierna. Stan najmniejszej energii mamy wtedy, kiedy grawitacja wchłonie całą masę, wygładzi wszystkie nierówności i stworzy sferyczną gwiazdę lub planetę. Ale przy małych obiektach, jak asteroidy, ta siła działa zbyt słabo.
Nawet przy ciałach o średnicy 1100 km siła grawitacji jest niewystarczająca, by utoczyć kulistą planetę. Oto dlaczego Kolumb się nie pomylił. Mimo to Portugalczycy nie przyjęli jego planu. Był zmuszony szukać innych sponsorów. Mógł ich znaleźć. Jedna z największych słabości Europy okazała się ukrywać pewną zaletę. Pamiętacie Europę, zlepek zwaśnionych krajów? Spójrzcie na nią z perspektywy Kolumba. Po odmowie Portugalczyków mógł się on udać do monarchów Anglii, Francji lub Hiszpanii i powiedzieć: wesprzyjcie mnie, a uczynię was najbogatszymi z władców Europy. Król i królowa Hiszpanii postanowili zaryzykować. Sfinansowali Kolumbowi transatlantycką przeprawę do Azji Wschodniej. 3 sierpnia 1492 roku trzy statki wypłynęły na Atlantyk. Patrząc na to w ograniczony sposób, zobaczymy Włocha dowodzącego hiszpańską wyprawą, której celem jest zdobycie przewagi gospodarczej nad Portugalczykami. Pomyślmy jednak o technice i wiedzy przewożonych na pokładzie tych statków. Kolumb przestudiował kartografię starożytnej Grecji i Rzymu, ocaloną przez arabskich uczonych i przetłumaczoną z powrotem na łacinę. Używał kompasu wynalezionego w Chinach i sprowadzonego do Europy bliskowschodnimi szlakami handlowymi. Z perspektywy głębokiej historii, Kolumb i jego ludzie stanowili sumę całej niesłychanej wiedzy i innowacyjności Afro-Eurazji. A jednak ci ludzie nie wiedzieli, że świat jest podzielony na dwie wielkie strefy. Nie mieli więc pojęcia, dokąd płyną. Ale mimo tego, że ze względu na kształt Ziemi, uformowanej przez potężne siły przed dziesiątkami milionów lat, te trzy statki z Afro-Eurazji znalazły ląd. Wyspę na Bahamach, której do dziś nie udało się zidentyfikować. Był 12 października 1492 roku. Kolumb dziękował Bogu za to, co uznał za udaną wyprawę. Tak naprawdę udało mu się odwrócić procesy geologiczne i raz jeszcze połączyć Afro-Eurazję z Ameryką. Połączył pęknięty świat. Ludzie z obu części odkryli swoje istnienie. W przenośni można powiedzieć, że nasz glob znów stał się Pangeą. Kolumb nie wiedział, że dotarł do świata nieznanego Europejczykom. Myślał, że jest blisko Indii. Dlatego spotkanych ludzi nazwał Indianami. Ale ci wyspiarze byli Tainami. I tak jak Kolumb, pochodzili z Afro-Eurazji. Podczas ostatniego glacjału istniało połączenie lądowe umożliwiające migrację z Azji do Ameryki.
W ciągu paru tysięcy lat ci ludzie dotarli aż na południowy kraniec Ameryki Południowej. Wraz z końcem zlodowacenia, 12 tysięcy lat temu poziom mórz gwałtownie się podniósł i połączenie lądowe zniknęło. W ten sposób człowiek z Ameryki został odcięty od Afroeurazji, a wspomnienie o połączeniu uległo zatarciu. Te strefy miały się ponownie połączyć dopiero w roku 1492. Tak zaczęło się coś, co nazywamy wymianą kolumbijską. Masowy transfer między Ameryką a Afroeurazją. Przenosiny kultury, techniki, a przede wszystkim istot żywych. Podział superkontynentu był nie tylko wydarzeniem geologicznym, ale i biologicznym. Wynalazki, rośliny, zwierzęta, zarazki i ludzi można było odtąd przenosić z jednego kontynentu na drugi. Pierwszą fazę wymiany zapoczątkował powrót Kolumba do Hiszpanii w roku 1493. Podróżnik nie znał pieprzu. Przywiózł za to inne przyprawy i dziwne liście, palone przez Tainów, a nazywane przez nich tabako. Te liście miały zabić setki milionów ludzi. Zawarta w nich nikotyna ewoluowała jako naturalny środek owadobójczy, podobnie jak piperyna, składnik pieprzu. Hiszpanie jeszcze bardziej ucieszyli się z odrobiny złota wypłukanego z rzek. Liczyli na więcej i spodziewali się, że Tainowie zapewnią im kruszec. W oficjalnym raporcie Kolumb napisał, że byłyby z nich dobre sługi. Przywiózł też ze sobą kilku niewolników. Druga faza wymiany kolumbijskiej zaczęła się 2 stycznia 1494 roku. Kolumb wrócił do Ameryki z 17 statkami, europejskimi świniami i bydłem oraz małą armią. Tak zaczął się krwawy podbój Ameryki. Najbardziej przerażającą bronią konkwistadorów były konie. Wyobraźmy sobie, co rdzenni Amerykanie, którzy nigdy nie widzieli koni, pomyśleli na ich widok. Ale i ten fakt jest zakorzeniony w otchłaniach historii. Koń wcale nie jest bowiem w Ameryce gatunkiem inwazyjnym. Tak naprawdę właśnie zamknął się cykl trwający 7 tysiącleci. Koń, zwierzę tak ważne dla naszych dziejów, ewoluował właśnie w Ameryce. Ewoluował i zniknął. Być może wytępili go przodkowie Tainów. Ale zanim poziom mórz się podniósł, pewna liczba osobników przeszła na teren Eurazji. Prehistoryczne konie upowszechniły się w Azji i Europie, gdzie udomowiono je i zaczęto hodować. W roku 1494 konie wróciły do Ameryki jako broń konkwistadorów. Jechali na nich Hiszpanie, podążający za Kolumbem w głąb Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie czekały na nich nowe, potężne cywilizacje. Meksyk jest 12. co do wielkości obszarem miejskim na świecie i największą hiszpańskojęzyczną metropolią na świecie. To wielki ośrodek handlu i kultury, ale w jego sercu do dziś stoją szczątki wspaniałej świątyni. Meksyk wzniesiono na ruinach innego wielkiego miasta. Tenochtitlan, na początku XVI wieku, centrum Imperium Azteków.
200-tysięczne miasto o powierzchni 13 km kwadratowych było wówczas czterokrotnie większe od Londynu. Oprócz Azteków w Ameryce istniały inne imperia i królestwa. W tym państwa Majów i Inków. Konkwista nie przyszła Hiszpanom łatwo. Ale przynajmniej nie od razu. Przykład? Pewna noc latem 1520 roku. Hernán Cortés i jego ludzie zostali zagnani w wąskie zaułki Tenochtitlanu. Zbyt wąskie, by jeździć po nich konno. Nawet broń palna nie przydała im się na wiele. Spadł na nich deszcz strzał i włóczni. Hiszpanie uciekli, ale z naręczami złota. Nieświadomie zostawili po sobie broń potężniejszą niż proch, konie i stal. Jeden z ich poległych był bowiem tykającą bombą biologiczną, rodem z otchłani historii. Kilka miesięcy później Hiszpanie i ich sojusznicy wrócili do Tenochtitlanu. Zastali miasto w rozsypce. Jego ulice usłane trupami. Ospa była początkiem końca Imperium Azteków. Epidemia objęła Amerykę Środkową i Południową. Skutki były katastrofalne. Ale dlaczego europejskie choroby, jak ospa i odra, były tak niebezpieczne dla XVI-wiecznych mieszkańców Ameryki? W pewnym sensie przyczyną były konie. Tak jak inne duże ssaki, nigdy nie zostały one tu udomowione. Zanim bowiem potomkowie azjatyckich migrantów stworzyli w Ameryce cywilizację, duże ssaki zostały wytępione. Ale spójrzmy na tę farmę po drugiej stronie Pacyfiku. Ludzie z Afroeurazji od tysięcy lat żyli wśród zwierząt domowych, które często były nosicielami patogenów. Choroby odzwierzęce zabiły setki milionów ludzi, ale z czasem Afroeurazjaci wykształcili częściową barierę odpornościową. Ale dla mieszkańców Ameryki jedyną barierą były oceany. Pierwsi migranci do Ameryki zostali odcięci od Afroeurazji. Choroby Starego Świata nie przedostały się do Nowego. Ale patogeny przeprawiają się przez ocean wraz z ludźmi. Niewiele ponad wiek po przybyciu Kolumba zmarło od 50 do 95% mieszkańców Ameryki. Niektóre grupy mają swoich potomków w XXI wieku, inne całkiem wymarły. Europejskie państwa były bardzo małe w porównaniu z imperiami Azteków i Inków. Ale Europejczycy mieli broń palną, stal i choroby. Byli więc w stanie szybko podbić te wspaniałe cywilizacje i kultury, również północnoamerykańskie. Zmienili je po prostu w źródła zasobów. Zasobów, z których mieli później sfinansować podbój reszty świata. W ciągu następnych 400 lat obie Ameryki ulegały totalnej transformacji. Odmieniały je gatunki inwazyjne z Europy i Azji, od bydła i trzody chlewnej, aż po szczury i dżdżownice.
od jabłek i pomarańczy, po pszenicę i pola wiechliny w Kentucky. Podobny napływ nastąpił też w drugą stronę, do Europy Zachodniej. Rośliny i zwierzęta przewożono między wszystkimi zakątkami świata. Globalny ekosystem uległ głębokim przemianom. Choć w Ameryce brakowało dużych zwierząt gospodarskich, uprawiano tam ponad połowę roślin użytkowych. W tym pomidory, dyniowate, fasole, paprykę, kakao, bataty, awokado, orzeszki arachidowe, ziemniaki i ziele. Stanowiące jeden z najbardziej uderzających przykładów modyfikacji genetycznej. W Ameryce z powodzeniem rosło coś, co nazywano teosinte. Roślina podobna do traw, którą na drodze uważnej selekcji przez wiele setek pokoleń uczyniono gatunkiem uprawnym, mogącym nakarmić wielu ludzi. Zmieniono jej DNA, by wytwarzała większe kłosy. Jedna kolba była wielkości palca. Miała od 5 do 12 bardzo twardych ziaren. Nic szczególnego. Ale 10 tysięcy lat temu meksykańscy rolnicy zaczęli ją wysiewać i selekcjonować. Widzieli, że niektóre kolby są większe, a ziarna mniej twarde i wybierali właśnie te. Przez tysiące lat stworzyli oni coś, co dziś nazywamy kukurydzą. Kukurydza jest dziełem człowieka. Początkowo zapewne importowano ją do Europy jako ciekawostkę, ale ludzie szybko zrozumieli, że jest pożyteczna. Okazało się, że choć przyprawy są bardzo wybredne, to kukurydza może rosnąć tam, gdzie jest za sucho dla ryżu i za mokro dla pszenicy. Kukurydza udaje się w najróżniejszych warunkach. Jest względnie odporna na pasożyty i suszę oraz bogata w węglowodany. Upowszechniła się w Afryce i Europie. Dziś stanowi podstawę tamtejszych systemów żywnościowych. Była to rewolucja rolnicza na globalną skalę. Zwłaszcza na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych i w Chinach, gdzie prawie 100% kukurydzy trafia do żołądków zwierząt, które następnie wykorzystujemy jako źródło białka. Kukurydza z Nowego Świata odmieniła stary. A pewna roślina ze Starego Świata położyła podwaliny pod amerykańskie imperium. Konkwistadorzy zdali sobie sprawę, że warunki panujące w Ameryce sprzyjają uprawie niektórych roślin, na które w Eurazji było wielkie zapotrzebowanie. W tym trzciny cukrowej. Cukier był ulubionym narkotykiem wielu Europejczyków. Człowiek jest fundamentalnie związany z cukrem. Ma to związek z wykorzystaniem energii słonecznej. Komórki roślinne na drodze fotosyntezy przetwarzają światło słońca na tlen i węglowodany. Glukoza jest źródłem energii dla żywych komórek. Ewolucja wykształciła więc w człowieku zamiłowanie do cukru. Receptory, które sprawiają, że łakniemy jego energii. Wczesny Homo sapiens, mocno łaknący cukru, mógł być zdrowszy, tłustszy i odporniejszy na zimno, w związku z czym mógł mieć więcej dzieci. Z czasem ewolucja wykształciła w wielu z nas pragnienie cukru. Plantacje trzciny cukrowej powstawały tam, gdzie nie było złota do zrabowania. W Brazylii, na Jamajce, Barbadosie i nie tylko. Europejczycy położyli rękę na czymś, czego nie dała im loteria pradziejów. Na tropikach. Na tych plantacjach pracowali najpierw miejscowi niewolnicy.
Ci jednak zaczęli umierać na europejskie choroby. Plantatorzy zastąpili brakującą siłę roboczą niewolnikami z Afryki. Handel niewolnikami zapoczątkował już Henryk Żeglarz w latach 40. XV wieku. Teraz stał się on najbardziej lukratywną branżą wymiany kolumbijskiej. W ciągu 350 lat ponad 10 milionów Afrykanów wysłano na plantację trzciny cukrowej, a potem na uprawę tytoniu, ryżu, kawy i bawełny dla całego świata. Wygląda to jak początki globalizacji? W istocie tak było. Ale substancją, która naprawdę zespoliła świat i połączyła różne kraje siecią szlaków handlowych, była nie tropikalna roślina, lecz metal szlachetny, ukryty głęboko w wygasłym boliwijskim wulkanie Potosi. Nie chodziło tu o złoto, lecz o srebro. Jednym z wielkich odkryć dokonanych przez konkwistadorów była wielka kopalnia srebra w Potosi. Europejczycy zaczęli eksploatację złóż. Ale z punktu widzenia pradziejów to srebro nie pochodziło z Potosi. Było produktem śmierci odległej gwiazdy. Gwiazdy wytwarzają pierwiastki, podstawowe składniki wszechświata, kiedy fuzja jądrowa w ich środku przearanżowuje jądra atomowe w niewyobrażalnej temperaturze i ciśnieniu. Średnie gwiazdy, jak nasze Słońce, wytwarzają proste pierwiastki, na przykład hel. Większe gwiazdy wytwarzają pierwiastki cięższe, a umierając nasilają produkcję. Wypaliwszy się, gwiazda dziesięciokrotnie masywniejsza od Słońca zapada się, a potem wybucha, wydzielając światło o jasności 100 milionów razy większej od słonecznego. Tworzy przy tym jeszcze więcej pierwiastków i wyrzuca je w przestrzeń. Jeśli gwiazda jest dość masywna, wśród nich znajduje się srebro. Ponad 4,5 miliarda lat temu grawitacja ściągnęła szczątki srebra ku formującej się Ziemi. Substancje chemiczne łączyły się jednak na różne sposoby. Srebro nie zostało więc rozdystrybuowane równomiernie. Srebro z kosmosu na Ziemi uległo stopieniu i skupiło się na gorących obszarach pod powierzchnią. Innymi słowy, tam, gdzie były czynne wulkany. 13,8 miliona lat temu w Boliwii pękła ziemia i Potosi wypełnił się metalem, dla którego XVI-wieczni Hiszpanie byli gotowi zrobić niemal wszystko. Odkrycie srebra zachęciło konkwistadorów do dokończenia podboju nowego świata. A więc, choć to niewiarygodne, procesy sprzed 5 czy 6 miliardów lat wpłynęły na historię Ameryki. Złoto skradzione Aztekom i Inkom sprawiło, że Hiszpanie się wzbogacili.